Kochani, witam was w tym 2018 roku i z połowa stycznia to jest pierwszy filmik w tym roku na moim kanale. To jest moją osobistą tragedią i was za to przepraszam, a różne rzeczy teraz się dzieją. Mam nadzieję, że takie bardziej pozytywne i trzymajcie kciuki, że wszystko się udało. I mam teraz dla was coś mocnego, czyli mój TBR na 2018 rok, ponieważ TBR-y, które robię na dany miesiąc, dany sezon, na przykład lęki zimowe, kompletnie mi nie wychodzą. Ja zawsze czytam coś innego niż to, co sobie zaznaczam, dlatego postanowiłam, że w tym roku będzie inaczej. Nie będzie tak jak z postanowieniami na ten rok. Na przykład postanowiłam, że nie kupię żadnej książki, a kupiłam już dwie albo trzy, chyba pięć, i koszyk na nieprzeczytane jest za 200 zł zapełnione, ale co tam, postanowiłam, że będę więcej czytać, a mam jakąś blokadę i w sumie na razie bardzo mało czytam, ale co tam, ale to mi się uda. Postanowiłam, że w 2018 roku wybiorę 12 książek, które są w mojej biblioteczce, albo które już dawno chodzą mi po głowie, albo na które niesamowicie czekam, które na pewno przeczytam. Muszę przeczytać, to będzie mój must have. I żeby jeszcze bardziej się zmotywować, postanowiłam, że zaopatrzę się dlatego w kalendarz, ponieważ ja nie mogę mieć takiego kalendarza typu, wiecie, książka, zeszyt, ponieważ ja go zawsze kładę gdzieś, daję do torebki, zapominam i otwieram. A tak to powiesz sobie kalendarz na ścianie, napiszę tam sobie, jakie chcę przeczytać książki i to będzie po prostu koniec. Będę to widziała codziennie, to będzie za mną chodziło i mam nadzieję, że jak ja tego nie zrobię, to mnie ten kalendarz zabije, nie wiem, udusi we śnie i tak będzie. I aby to zrobić, właśnie zaopatrzyłam się w kalendarz, który stworzyła Marysia Krasowska z kanału Książki Rządzą, Świat oczami Marysi albo Zwariowani. I chodzi o ten piękny kalendarz na 2018 rok. I on jest cudowny. Wszystkie grafiki, jakie tutaj są, stworzyłam Nessa z kanału Nessa z kropką nienawiści, jak to mówi Anita. I pokażę wam tutaj troszkę, jak to wygląda. Styczeń. Bardzo ładny. W ogóle to naprawdę wygląda mega profesjonalnie. I ja jestem w takim szoku. Mam nadzieję, że on mi pomoże. On mi pomoże przeczytać te wszystkie książki. I zobaczcie, jakie to jest piękne. To jest takie, jakby wiecie, malowane farbkami akrylowymi. Po prostu cudo. I na końcu mamy informację o Marysi. O Nessie, zobaczcie, jakie piękne. O! Cudowne, super. A tego nie widziałam. Bo ogólnie ja ten kalendarz już dawno zamówiłam, ale dopiero teraz otworzyłam, żeby mieć zaskoczenie. I zaczynamy z moim TBR-em na 2018 rok. Styczeń, czyli miesiąc, w którym już jesteśmy w połowie, jest miesiącem, w którym ja czekam bardzo długo na jedną książkę, która wyjdzie dopiero pod koniec miesiąca albo 15, zawsze mi się to myli. Albo 25, albo 15, nie wiem. I chodzi tutaj o książkę pana Cobena W domu. To jest książka o Myronie i ja bardzo, bardzo, bardzo czekam na tą książkę. Naprawdę nie mogę się już doczekać i jak ją po prostu dorwę swój łapska, to zamknę drzwi, zamknę okna, zamknę wszystko i będę czytała i nie mogę jeszcze czekać, jak to zrobię. Że ja tutaj mam dedykację, nie zauważyłam, dziękuję ci Marysiu, zobaczcie, dla Uli, o ja i serduszko. I jeszcze coś jednego fajnego jest w tym kalendarzu, to że tutaj mamy dziwne święta, oprócz takich tradycyjnych świąt wypisanych na przykład Trzech Króli, Dzień Babci, Dzień Dziadka, mam na przykład to, że 8 stycznia był dzień sprzątania biurka. Ja nie mam biurka, ale bardzo byłoby mi przykro, gdybym zapomniała go posprzątać w dzień jego urodzin, dzień sprzątania biurka. Na przykład 16 mamy dzień pikantnych potraw. Też niezbyt lubię pikantne potrawy, ale jak ktoś lubi, to pamiętajcie, 16 jest wasze święto. Następnie mamy luty i tutaj w kalendarzu wita nas para tańcząca balet. Ja się nie znam, ale to wygląda fajnie. I w lutym chciałam przeczytać książkę, którą muszę przeczytać, bo się założyłam. Założyłam się, skat vloguje, buziaczki. I chodzi tutaj o Miasto Kości, czyli Dara Anioła Miasto Kości, Cassandry Clare. Ja tą książkę kiedyś już czytałam i niezbyt mi się spodobała i utknęłam na drugim tomie. Ja obiecałam Kat, że ja przeczytam całą tą serię, ona przeczyta Pielgrzyma i Hardą. Nie wiem, w sumie to chyba nie jest dobre wyjście, bo Miasto Kości, w ogóle Dara Anioła ma chyba 7 części, nie wiem ile, a Pielgrzym jest jeden i to chyba nie jest dobre wyjście, chyba... Niedobrze się założyłam. Kat, musimy to przedyskutować. Chyba tutaj będziemy musieli poprawić warunki naszej umowy, bo ja się chyba na to nie mogę zgodzić. Więc przeczytam Miasto Kości i nie wiem, co będzie dalej. Zobaczymy. Trochę się tego boję. Na pewno was o tym będę informowała i planuję nagrać filmik, jeżeli mi się spodoba. Jeżeli mi się nie spodoba, to tym bardziej nagram filmik. Dlatego trzymajcie kciuki, bo boję się strasznie Miasta Kości, bo tak jak wcześniej mi się nie podobało, to obawiam się, że teraz będzie jeszcze gorzej. O, jeżeli ktoś z was nie lubi walentynek i nie wybiera się na trzecią część Gry ja do kina w ten dzień, to w tym samym dniu 14 lutego jest Dzień Naleśnika, więc polecam pójść na jakieś fajne naleśniki, na przykład z Nutellą, bananą, bitą śmietaną, boże, jakie
uwielbiam, ale jeżeli ktoś dba o linię, to nie wiem, na jakieś takie bez mąki naleśniki ze szpinakiem, też lubię ze szpinakiem naleśniki, ale dzień naleśnika 14 lutego warto zapamiętać. Następnie witam Państwa w marcu, czyli zaczynamy wiosnę i przyznam Wam się, że 12 marca jest Światowy Dzień Drzemki w Pracy, więc jeżeli ktoś pracuje, ma ochotę, to polecam, zawsze trzeba uczcić ten cudowny dzień. I w związku z tym, że w tej książce, którą Wam pokażę i którą chcę przeczytać w marcu, a jej autor narysował mi kwiatki, to po prostu stwierdziłam, że muszę przeczytać tą książkę w marcu, bo to jest taka wiosna, wiecie, przebiśniegi i w ogóle. Chodzi mi tutaj o dygot pana Małeckiego. Zobaczcie, kwiatuszki, mamy kwiatuszki, mamy kwiatuszki. I ja dużo słyszałam o tej książce, słyszałam bardzo dużo dobrego, dlatego chciałam ją przeczytać, ponieważ ja bardzo lubię pana Małeckiego osobiście, a nigdy nie czytałam jego książek. I to jest straszne i naprawdę mi z tego powodu jest przykro i po prostu trochę czuję się taka, wiecie, jakby mój honor, jak moja duma zostały nadszarpane. Mam nadzieję, że jak to przeczytam, to będzie lepiej. Teraz przechodzimy do kwietnia i tutaj znajduje się jeden z najważniejszych dni w całym roku i ja myślę, że wiecie, o co chodzi. Chodzi mi tutaj o 12 kwietnia, czyli Dzień Czekolady. Proszę Państwa, to jest bardzo ważny moment, przepraszam, ruszyłam. I pamiętajcie o tym, żeby go uczcić, a ja w kwietniu przeczytam książkę też autora, którego bardzo lubię i którego mi wstyd, że go nie przeczytałam wcześniej, naprawdę. Ja nie wiem w ogóle, co ja tutaj robię. Chodzi mi tutaj o Armadę Ernesta Kleina. Ja uwielbiam jego Player One, nigdy nie wiem, jak to się czyta. Player. I Armada ponoć też jest bardzo dobra, tak mówi Anita, nawet ma patrzona to nad tą książką, a ja niestety nic o niej nie wiem, bo jeszcze nie czytałam i to jest żałosne, naprawdę mi wstyd z tego powodu, to jest jedna z tych książek, których ja po prostu nie chcę się przyznawać, że nie czytałam, bo po prostu mnie jest głupio. Teraz przed Państwem maj i przyznam Wam się, że ja bardzo lubię maj, ponieważ wtedy kwitnie bez, ja uwielbiam bez, ale 21 maja jest Dzień Kosmosu i dlatego postanowiłam, że w tym miesiącu przeczytam Sześć Twojej Dłoni, czyli książkę, którą bardzo poleca Marta Gryfonka, która prowadzi bloga Fantastyczne Książki, jakie znaleźć oraz Po 42. I przyznam Wam się, że mnie bardzo ciekawi, zwłaszcza, że to ma cudowną układkę. Tu jest ponoć trochę matematyki, trochę fizyki. Ja lubię bardzo matematykę, z fizyką gorzej, ale astronomię też bardzo lubię, więc mam nadzieję, że się w niej zakocham. I przykro mi też, że ją czytam. W ogóle zobaczcie, to jest jeden z najpiękniejszych odcieni niebieskiego, jaki istnieje. To jest cudowne, kocham ten kolor. I w końcu doszliśmy do wakacji, czyli do czerwca. I przyznam Wam się, że ja oczywiście już nie mam wakacji, tak bardzo mi przykro z tego powodu, ale w czerwcu postanowiłam, że przeczytam Jane Austen. Ja czytałam już Perfazję oraz Dumę i Uprzedzenie i bardzo lubię te książki. Emma nie czytałam, ale Olga z Wielkiego Buka, którą też bardzo pozdrawiam, bardzo lubi tę książkę, bardzo ją chwali i dlatego postanowiłam, że muszę przeczytać. Ja mam niestety tą filmową okładkę, bo wtedy jeszcze nie było tych takich ładnych, ale co tam i tak to przeczytam, jestem bardzo ciekawa i po prostu mam ochotę na jakiś taki klasyczny romans, który spowoduje, że w kącikach moich oczu pojawią się łzy. Niby tak poetycko. Witam Państwa w lipcu. W lipcu obiecałam sobie, że przeczytam książkę, o której dużo osób mówi, która jest cienka, bardzo szybko ją się czyta i którą już sobie obiecałam, że przeczytam w tamtym roku w jesieni, ale nie wyszło i to też jest straszne. I chodzi mi tutaj o Morze Potworów. Ja pierwszą część przeczytałam w styczniu i teraz po roku albo pół roku, nie wiem kiedy przeczytam pierwszą część, chyba w styczniu, przeczytałam drugą część. I mam nadzieję, że będzie trochę lepsza, bo pierwsza część była ok, ale to nie było jakieś super. Ja w ogóle bardzo żałuję, że Persiaka nie czytałam, jak byłam mała, jak ja wtedy kochałam Harry'ego Pottera i nie wiedziałam nawet, że jest Persiak. Teraz czytam Persiaka i mam nadzieję, że go po prostu przeczytam i zobaczymy, co będzie dalej. Jak zawsze myślę o tym okresie czasu, jak mówię o tym miesiącu, to zawsze mam banan na twarzy, bo po prostu to są wakacje, to jest, proszę Państwa, sierpień i powiem Wam, że 30 sierpnia jest Dzień Blogów, więc życzę wszystkim wszystkiego najlepszego, jakbym zapomniała, a w tym miesiącu będę chciała przeczytać Pasażerkę, ponieważ to też jest taka bardzo wakacyjna lektura, bo Pasażerka, jestem pasażerem, wiecie, o co chodzi, chyba nie muszę tego tłumaczyć. Dużo nie słyszałam, bardzo dużo osób ją poleca, na przykład Anita, Kat, Kinga, Zuza, niekulturalna komoda i inni, dlatego jestem bardzo ciekawa tej książki, zobaczymy, czy mi się spodoba. I teraz przechodzimy do września, czyli najmniej lubianego miesiąca chyba przez wszystkich uczniów, ale nie martwcie się, 8 września jest Dzień Marzyciela, więc nawet jak pierwszego pójdziecie ze szkoły, to 8 będziecie trochę pomarzyć, że jesteście nadal na wakacjach. Ja w tym miesiącu też chciałabym przeczytać coś ambitniejszego, ponieważ wy macie szkołę, studenci jeszcze się lenią, ale ja chciałabym być z wami, dlatego chciałam przeczytać jakoś klasyka i tutaj
Zaznaczę, że nigdy nie czytałam tego autora. Chodzi tutaj o pana Dickensa. Oprócz mnie w tym roku zmierzą się też z nim na pewno bestsellerki oraz Abby, bo pozdrawiam was dziewczyny bardzo i mam nadzieję, że nam się uda. Ja chciałabym zacząć od maleńkiej Dorit. Zobaczymy, jak się uda. To jest cienka książka i mam nadzieję, że mi się spodoba i kupiłam ją za 13 zł w Dedalusie, więc w ogóle super i taka jest piękna. I teraz, kochani, przechodzimy do października, czyli miesiąca Halloween. Ja w tym miesiącu chciałabym też się trochę pobawić w takie duchy, w takie dżiny, coś takiego, dlatego przejdziemy do Zakazanego życzenia. Ja zaczęłam tą książkę, nie skończyłam i zapomniałam, co w niej jest. Ponoć bardzo fajna, okładka bardzo ładna. Zobaczymy, co dalej. Tu są dżiny, to wiem na pewno, bo doszłam do tego momentu i zobaczymy, co będzie dalej. Na pewno dam wam znać. Moi drodzy, teraz przejdziemy do miesiąca, który ja jednocześnie uwielbiam i jednocześnie nienawidzę. Chodzi tutaj o listopad. A dlaczego? Ponieważ ja w listopadzie mam urodziny, czyli mamy imprezę, spotkam się z znajomymi, a ja jednocześnie jestem o rok starsza. A w moim wieku to nie jest już takie fajne i takie przyjemne. Dlatego w tym miesiącu zrobię sama dla siebie prezent i przeczytam Krew i Stal autorstwa Jacka Łukawskiego, czyli polską fantastykę, która ponoć jest super. Wyszły dwa tomy do tej pory. Ja mam te dwa tomy, ma być trzeci w tym roku i są piękne ilustracje, rysunkowe, dlatego nie mogę się doczekać i tak, to będzie na pewno coś dobrego, bo P32 mówi, że to jest dobre i Hasasz też mówi, że to jest dobre, to znaczy, że to będzie dobre. Przechodzimy, kochani, teraz do grudnia, czyli ostatniego miesiąca 2018 roku i w tym miesiącu przeczytam Troje. Powiem wam, że to jest książka, która jest chyba najdłużej u mnie na półce, którą nie przeczytałam. Jest pięknie wydana, bo jest czarna, ja nic o niej nie wiem, jestem ciekawa, jeżeli coś wiecie, jeżeli jest fajna, nie fajna, dajcie na dole. To jest chyba jakaś dystopia, coś takiego, ale bardzo mnie ciekawi i dlatego ją dałam na grudzień, bo jest czarna, a grudzień mi się kojarzy z czarnym, chociaż wtedy są święta i powinnam mówić, że czerwony, ale tu też jest czerwony, więc z czarnym i czerwonym, żeby nie było. I jestem bardzo ciekawa, co to będzie, bo naprawdę już długo jestem na bibliotece i jest mi po prostu smutno, że ona tyle tam stoi. To było na tyle, jeśli chodzi o mój TBR na 2018 rok. Napiszcie proszę mi na dole, jeżeli macie jakieś książki, które wy musicie przeczytać w tym roku. Oczywiście nie licząc Pielgrzyma i Pani Helezińskiej, bo to jest chyba jasne. No oczywiście chyba, że to przeczytaliście, no to coś innego oczywiście możecie czytać. Jak widzicie, mam dwa takie kalendarze, dlatego mam dla was jeden na konkurs i ja się nim bardzo jaram. I w ogóle, jeżeli chcecie wygrać taki kalendarz, to napiszcie na dole hashtag kalendarz rządzi i ja po określonym terminie, który jest napisany w regulaminie, który możecie rozwinąć niżej, po prostu wybiorę osobę, do której taki kalendarz pofrunie i jeżeli w ogóle chcecie go nabyć, to na dole też macie wszelkie informacje, bo oprócz kalendarza otrzymujecie także różne takie możliwości dostępu do wideo, gdzie Marysia was motywuje, mówi wam, co fajnie robicie, jak tańczycie i takie rzeczy. Ja tam nie tańczę, ale fajnie słucha się Marysi, ona bardzo fajnie motywuje do działania. I ja tym pozytywnym filmikiem, który będzie mnie motywował do czytania tych książek, mam nadzieję, że nie wyjdą jakieś super ekstra premiery, które po prostu zaprzepaszczą mój cały plan, bo to nie może po prostu nastąpić. Chciałabym się z wami pożegnać, dlatego życzę wam miłego tygodnia, miłego dnia, miłego weekendu. Trzymajcie się, buziaczki, pa, pa!